około 380 milionów lat temu. W okresie Dewonu pojawiły się prawdopodobnie pierwsze paprocie. W ciągu swojej długiej historii tworzyły monstrualnej wielkości lasy. Zarastały niedostępne dla innych roślin góry, czy dominowały na bezkresnych, ciepłych bagnach. W odległych czasach, gdy nie było jeszcze roślin kwiatowych, paprocie stanowiły o sile i różnorodności świata roślin. Choć w czasach obecnych, mało kto podejrzewałby je o taką przeszłość. Pośród wszystkich roślin naczyniowych, które występują obecnie na Ziemi, paprocie stanowią zaledwie około 2% gatunków. Pomimo tego, ich zasięg występowania wciąż obejmuje niemal całą kulę ziemską, z wyjątkiem Antarktydy. A na niektórych obszarach, takich jak na przykład Nowa Zelandia, rośliny te mają fundamentalne znaczenie w szacie roślinnej. Wbrew powszechnej opinii, paprocie drzewiaste nie są jednak zupełnie wymarłe. Na izolowanych obszarach, takich jak Nowa Zelandia właśnie, wciąż występują lasy z nawet 20-metrowymi okazami. Największym ze współczesnych gatunków jest występująca właśnie na Nowej Zelandii Spheropteris medullaris, nazywana w języku Maorysów mamaku. Liście tej gigantycznej paproci mogą osiągać nawet 10 metrów długości. Drewno tego gatunku jest cenione przez ludzi i tradycyjnie wykorzystywane na wiele sposobów. Bardzo często szorstkie, włochate pnie olbrzymich paproci są siedliskiem życia epifitów, a więc roślin przystosowanych do życia na powierzchni innych roślin. Wśród nich znajduje się wiele efektownych, pnących orchidei. Paprocie drzewiaste są roślinami długowiecznymi. Alsophila australis, gatunek występujący w Australii, nierzadko przekracza 300 lat. Również polskie paprocie potrafią żyć bardzo długo. Osobniki paprotki zwyczajnej osiągają znacznie powyżej 100 lat. Pośród paproci znajdują się gatunki, które swym wyglądem zdecydowanie wymykają się temu, jak zwykliśmy sobie paprocie wyobrażać. Jednym z takich gatunków jest Marsylia czterolistna, obecnie wymarła na terenie Polski, ale występująca w wielu państwach Europy paproć wodna. Jej liście przypominają czterolistną kończynę, a cała roślina dorasta do zaledwie kilku centymetrów. Występujący w naszym kraju nasiężał, oprócz karkołomnej nazwy rodzajowej, oznacza się też nietypowym wyglądem. Posiada bowiem tylko jeden liść oraz pojedynczy pęd zarodnionośny, który przywodząc swym podobieństwem na myśl rośliny z rodziny obrazkowatych wydaje się przygotowywać do kwitnienia, czego oczywiście jako paproć nigdy nie zrobi. Nieoczywisty wygląd ma też prezentowana teraz na ekranie inna paproć z rodziny nasiężałowatych, mianowicie podejrzon księżycowy. Swoją drogą te przerażająco trudne nazwy są świadectwem niezwykłości archaicznego języka polskiego. Nazwy roślin bowiem na całym świecie są bardzo ciekawym rezerwuarem archaizmów językowych, choć nie jest to może temat na ten odcinek. Jak powszechnie wiadomo, paprocie nie wytwarzają kwiatów ani owoców. Ich rozmnażanie opiera się na wytwarzaniu zarodników, które najczęściej wyrastają na spodniej stronie liści. Istnieją również gatunki, które wytwarzają osobne pędy zarodnionośne o innym kształcie i kolorze niż liście przeprowadzające fotosyntezę. Do takich gatunków należy występujący w Polsce pióropusznik strusi, jedna z największych krajowych paproci. Zarodniki, o ile trafią na sprzyjającą wzrostowi glebę, przekształcają się w tzw. przedrośle. Gametofit, który bardzo ciężko jest zauważyć w runie leśnym. Niewielkie przedrośle przypominające bardziej niepozorny glon niż zalążek paproci, żyje od kilku miesięcy do nawet kilku lat. A jego celem obok gromadzenia składników pokarmowych jest wytworzenie komórek rozrodczych. Jeśli za sprawą wody uda się w odpowiednim czasie połączyć plemnik z komórką jajową, przedrośle zamiera, wydając jednak pokolenie sporofitu, a więc zaczyna się wzrost właściwej, można by powiedzieć, paproci. Strategia ta jest być może nieco archaiczna w stosunku do nowszych gałęzi ewolucyjnych roślin, ale jak widać, paprociom wciąż udaje się trwać na naszej planecie. Ówczesną liczbę gatunków szacuje się na od 10 do 13 tysięcy w zależności od źródła. Obecnie coraz częściej do paproci włącza się również klasy skrzypów,
Jednak w przyszłości planuję zrobić na ich temat osobny odcinek, więc nie będę ich dzisiaj szczegółowo omawiał. Znaczenie paproci dla ekologii jest nie do przecenienia. Pomijając przeszłość i niejako przygotowanie wielu obszarów ziemi na zasiedlenie przez inne rośliny, dzisiaj paproci między innymi chronią przed erozją skaliste zbocza górskie. Wśród takich jest na przykład zanoccica skalna. Wytrzymała na długie okresy suszy i wysokie temperatury, spotykana w polskich górach na niewielkich półkach bądź szczelinach skalnych. Inne wielkocielubne gatunki tworzą bogate runo leśne, wykorzystując znikome ilości światła na dnie gęstych puszcz czy tropikalnych dżungli, gdzie zróżnicowanie paproci jest największe na Ziemi. Ich gęste zarośla są schronieniem dla niezliczonych owadów, pajęczaków, ssaków, gadów, płazów i wielu innych organizmów. Co ciekawe, biorąc pod uwagę olbrzymie zróżnicowanie i światowy zasięg występowania paproci, są one dość rzadko wykorzystywane przez człowieka w celach praktycznych. Niemniej wiele ludów, jak Aborygeni czy Maorysi, opanowało sztukę kulinarnego jej wykorzystywania. Zazwyczaj nie jest to proste, gdyż paprocie są często trujące dla człowieka. W dawnej Ameryce Północnej bogate w schrobie korzenie lub łącza były przez Indian wielokrotnie gotowane lub prażone w żarze, aby pozbyć się z nich szkodliwych dla zdrowia substancji. Podobne procesy stosowano również w Azji i w Europie, głównie z orlicą, wysoką paprocią występującą pospolicie również w Polsce. W naszym kraju wspomniana już paprotka zwyczajna była źródłem słodkiego smaku ze względu na sporą zawartość cukru w podziemnych organach. Również nierozwinięte pastorały paproci po ugotowaniu stanowią ważny pokarm, głównie dla mieszkańców Dalekiego Wschodu. Pędy lub korzenie były też w wielu miejscach wykorzystywane m.in. do wyplatania koszów. Ponadto paprocie są oczywiście powszechne w uprawie doniczkowej ze względu na niskie wymagania, zwłaszcza względem światła. W Polsce tak zwana paprotka stała się wręcz jednym z symboli PRL-u, rosnąc latami w niemal każdym domu czy nawet biurze. Niemniej gigantyczne znaczenie dla ludzkości zarówno kiedyś, jak i współcześnie ma węgiel kamienny. Nie każdy wie, że podziemne pokłady tak zwanego czarnego złota są pozostałościami właśnie po prehistorycznych lasach drzewiastych paproci. W węglu często zachowują się skamieniałości, takie jak odbite liście paproci, a niekiedy również całe pnie. Kiedyś, gdy palenie węglem było powszechne, zdarzało się przy odrobinie szczęścia, że podczas przerzucania kupionego węgla do piwnicy udawało się znaleźć taki skamieniały fragment. Bardzo duże znaczenie miały i mają paprocie w kulturze. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to rzecz jasna zagadkowy i niewidziany przez nikogo kwiat paproci. Baśnie na jego temat, jak i nocne poszukiwania, przypadające na letnie przesilenie. Dawni Słowianie wierzyli, że zakopane pod ziemią skarby można w tę szczególną noc znaleźć za sprawą złotego kwiatu, który zakwita na paproci, rosnącej bezpośrednio nad skarbem. Wiara w magiczne właściwości tych roślin nie brała się jednak tylko z nietypowej biologii. Paprocie porastające często bagniste, gęste i ciemne lasy były kojarzone jako rośliny graniczące ze światem nadprzyrodzonym. Często zatem dawni Słowianie przypisywali im cudowne zdolności leczenia chorób lub magicznego wpływania na przeznaczenie. Nie było to rzecz jasna tylko domeną Słowian. Podobne przekonania możemy spotkać niemal na całym świecie. Śladem tego są zachowane do dzisiaj bajki, gdzie częste jest umieszczanie w paprociach domostw niezwykłych stworzeń, jak skrzaty czy wróżki. W starożytnym Rzymie motyw paproci był symbolem szlachetności i często zdobił przedmioty najzamożniejszych patrycjuszy. W Japonii, gdzie do dziś często je się paprocie, są one symbolem odwagi, męstwa i wytrwałości. Paprocie to rośliny, które zdecydowanie większość z nas darzy sympatią. Mimo, że nie kwitną i nie owocują, kojarzą się nam z dzieciństwem, lasem i baśniami. Ich rozróżnianie jest trudne, a najczęściej jedyne, co jesteśmy w stanie powiedzieć na temat danej rośliny, to jedynie stwierdzić, że jest to paproć właśnie. Warto jest sadzić nowe paprocie i szanować te, które już rosną. Podziwiać je i pamiętać o niezwykłej historii, jaką mają za sobą te prehistoryczne i tajemnicze rośliny.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i serdecznie proszę o zostawienie komentarzy z sugestiami, co mogę jeszcze poprawić w moich materiałach.